zobaczysz, że to trochę kurwa będzie cię gniotło. No to dobra, to widzowie, zobaczcie reakcję młodego człowieka. No to papa. No, okej. Okay. Będę uważał, papa. Spokojnie, no nie? Zobaczysz, jak to sobie właśnie o tak obuczy trochę, no nie? Wiesz, staram się po cichu tym jechać, znaczy po cichu, no staram się jechać normalnie, tak wiesz, do 3000 obrotów. No zresztą to taka sytuacja, no, że lepiej sobie spokojnie, wiesz, pojechać, zobaczyć, jak to auto jeździ, a tym bardziej, że wiesz, jedziemy teraz sobie w mieście, to tam nie będziemy robić zbędnego hałasu. No, a widzowie, słuchajcie, to jest właśnie Piotrek, to jest Piotrek Agent lub Isanek, tam zobaczycie sobie na kanale, jest to jeden z moich młodych widzów, który bardzo się interesuje ogólnie Hondą, jak również samochodami, motoryzacją, z chłopakami też sobie jeździ często na jakieś, czy imprezy motoryzacyjne, to może nie wiem, ale wiem, że na pewno jeździ sobie tak o, z chłopakami, zobaczyć, jak te auta przyspieszają. Różnymi samochodami, to czy to będzie diesel, tak, czy to będzie benzyna, czy to będzie coś mocniejszego, czy słabszego, ale jeździł, tylko że co prawda to są jego początki, no bo jak widać jest to młody widz, co mnie cieszy, że tacy też mnie oglądają. No ja też się cieszę, że mam takie, wiesz, możliwość z tobą pojeździć tak naprawdę, nie? No bardzo miło. Fajnie, fajnie. Na razie jedziemy do 2000-3000 obrotów, tam było trochę słychać, że to auto się odzywa. Bo przy tych 3000 no one takiego buku nabiera, wiesz Piotrek, one robi coś takiego, że przy później jak wyjedziemy z ronda, to ci pokażę, na razie trochę schamujemy. To może trochę w tę stronę, na kawałek na ten. Kajewo. Przy 2800-3000, o teraz słyszeliśmy, jest buk i jest chwila ciszy, co nie? Zmiana biegu i zaraz znowu, patrz, 2800, o, i zaczyna tak brzęczeć, no nie? To jest typowo taki dźwięk właśnie dla Hondy, no nie? Dla tych hondowskich silników, że przy tych obrotach one zawsze mają taki ryk, co nie? Warkot. Jak jeździłeś tym D13, to tam była cisza. Trochę cisza, no. O, była cisza, trochę jedyne cisza. Co, to szumiały opony, no. I w sumie powietrze było słychać, a tak to widzisz. Ale jest mocno. No tak już czuć, że od dołu fajnie jedzie, co nie? Teraz na przykład to lekko dodamy gazu na piątym biegu, wcale nie do końca, a wiesz, a tej prędkości jakoś tam już wiesz, nabiera, tak? No na razie jeszcze się tak o trochę przejedziemy po tych naszych drogach, dojedziemy na drogę testową, zamkniętą, oczywiście wyłączoną z ruchu i tam potestujemy samochód. Wiesz, do auto takie w sumie do jazdy na co dzień, to trochę by te uszy bolały od tego, bo nawet teraz zobacz, że nie wciskam gazu do końca, żeby tego dźwięku nie było, bo jak docisnę, to od razu brzmi, co nie? Więc tak jakby trzymam lekko gaz, właśnie po to, żeby, wiesz, było w miarę cicho, tak? Dobrze, że zjechał. Przejdziemy się jeszcze kawałek, trochę pogadamy. Zbija fotę. No tak na tym, zobacz, że, wiesz, takie lekkie docisnę.
siedzenia w wygodnych fotelach z Typera, no nie? Bo no, naprawdę. Nie, pierwszy raz siedzę. No, bo powiem ci, że to są z 8 generacji Civica, to jest piąta, no nie? No. Czyli tam produkowana chyba od 91, 92 do 95, coś takiego roku, tam chyba jeszcze 96 były jakieś wypusty. No a 8 generacja Civica jest chyba od 2005 roku, czy coś takiego? 2005 do 2008, 2010 chyba. 8 generacja, nie wiem, musiałbym tam sobie zerknąć. Czyli z nowego, wiesz, z nowego Typera mamy do tego Civica włożone fotele, no nie? Bardzo wygodne, ale siedzi się w nich trochę wyżej, no nie? Bo ogólnie w seryjnych fotelach to bardzo nisko siedzisz, że ledwo coś widać za tą kierownicą, no nie? Teraz tak się wyżej siedzi i powiem ci, że mi jest na przykład lepiej, bo nie jestem duży. Ile tam mam z metr? Może 78, 79, no nie? Coś takiego. To ten, to mi się siedzi okej, okay, no nie? Akurat. No bo one tu trzymają, mają te łóżka fajne, no nie? Na dole i na górze. I tak naprawdę jest okej, okay, no nie? Bo mi chodzi głównie o to, że wiesz, żebyś sobie zobaczył, jak się jeździ tym, no nie? Bo zawsze mówiłeś, że o, tuning Hondy, dobra, fajnie, Marcin, robisz takie filmy, podoba mi się, ale tak chciałbym zobaczyć, na czym to polega, na przykład ten tuning, tak? I co to tak naprawdę daje, jak to wygląda. To fajnie, bo z jednej strony ci pokazałem takie porównanie, bo pokazałem ci zwykły seryjnego Civica, tego 1.3, co ma tam chyba 70-80 koni, no nie? No a tu już jedziesz trochę więcej, bo tu ma dwa razy więcej mocy, no nie? Bo to wiesz, to czujesz, że to na pewno przyspiesza, tak? Tylko to wiesz, jest niski ten, wysoki bieg teraz, jak rzucimy na niższy, trochę zredukujemy. Wiesz, jak to czuć, tak? Tutaj na przykład jak wtedy ci pokazałem, że z jedynki tym D13 ruszaliśmy, tak lekko przycisnęliśmy, to tutaj kawałek sobie tak o, zatrzymamy się, ruszymy z jedynki i zobaczysz, że to trochę kurwa będzie cię gniotło. No to dobra, to widzowie, zobaczcie reakcję młodego człowieka. Które mają, wiesz, załóżmy jakieś czy Ferrari, czy Lambo, które mają tam po, nie wiem, po seryjnie, po 500 koni, no nie? A już to, wiesz, gniecie, tak? Dla Jokera, jak oglądasz przecież filmy, a na pewno oglądasz, to widziałeś, że na hamowni w takim niebieskim Civicu zrobiliśmy 350 koni. To wiesz, to już jest naprawdę wtedy mocno, nie? W takim. I to jest identyczny Civic i też ma tył wybebeszony, tylko jeszcze bardziej ma, no nie? U niego jest na pewno mniej wagi niż u mnie. No, teraz widzisz, teraz na przykład jedziemy spokojnie, dołem, nie kręcimy wysoko, to można tym autem jechać normalnie, no nie? A tak wiesz, a tak, no to po prostu jak już się przyciśnią, to na
czasów, wiesz, gimnazjum, takiego młodocianego człowieka sobie pracowałeś, tak? To też jest, wiesz, no plus, tak? Tak samo pewnie widzowie to sprusują, że Peter, Piotrek, agent i Sanek tutaj sobie pracował i już myśli o odkładaniu pieniążków, tak? Na coś, na swoje jakieś, wiesz, marzenia czy coś, to jest naprawdę super plus. Tu mamy nowe tarcze Boscha i nowe klocki, a i tak piszczą. Ona jeszcze lepiej będzie jechała, nie? Bo to jest kwestia właśnie dogrania jeszcze map paliwowych. Ale ma jednak ten swój dźwięk. Ma. Taki ostry. Bo to te, często pewnie widziałeś na tych filmikach na YouTubie, no nie? Że jak dodawałem, że przelatuje ją czy coś, to że fajny dźwięk ma, nie? Ale teraz wiesz, jak w środku jesteś, to inaczej jest. Zawsze jest inaczej, nie? Niż na filmie, no. A w środku. Tak bardziej, no wiadomo, no bo jesteśmy tu bardziej realistycznie, no nie? Więc to wtedy taki dźwięk wydaje, ale ostrzej o wiele, co? Tak, o, no, jak, ostrzej, się, jak się tutaj jest. No na pewno, wiesz. No. Filmy to jednak filmy, nie wszystko oddają, ale... Ale jakąś część oddają. No. Zawsze coś. Ona ogólnie nawet na tym, jak trochę mokrej nawierzchni się załapie, no nie? To dwa biegi potrafi tak ciągnąć, że zaczyna mielić na pierwszym, na dwójce, Teraz tego nie mieliśmy, bo trakcja nam złapała, no nie? Na pierwszym biegu od razu, także było dobrze. Mogliśmy czuć, wiesz, przyspieszenie, tak? A ogólnie to naprawdę bardzo dobrze to jedzie. No zresztą jakieś tam czasy zrobiłem ostatnio na zawodach, ale będą lepsze. Muszę gdzie być. Kurczę, ja tutaj niedaleko. No, ja jeszcze filmiku z tego nie dodałem, bo dopiero go robię, no nie? Znaczy zrobiłem, już na YouTubie siedzi, tylko coś tam dokończyć, no nie? Mam trochę filmów już na YouTubie, tam chyba ze 3 jeszcze nie opublikowane, no nie? I widzisz, też dobra zmiana biegów jest. Jak jest szybka zmiana biegów, taka, no u mnie to taka trochę jak dziadek, ale nie jest jeszcze aż tak źle. Nie jest źle, ale tam wiesz, za bardzo się nie znam, nie na zmianie biegów, ale było super. No to dobrze, dzięki za pochwałę, ale powiem ci, że jeszcze u mnie to tak trochę brakuje mi tej zmiany. Jakby była szybsza, to też byś jeszcze lepiej tak jakby odczuł to przyspieszenie, no nie? Bo tutaj w takich samochodach to bardzo polega to przyspieszenie też na zmianie biegów, no nie? Tak samo w sumie jak się ścigamy na tej 1/4 mili, to też nam, wiesz, brakuje dobrej zmiany czy czegoś tam, żeby lepszy czas jakby wykręcić. No nie? Już zaczęło tak ten dźwięk swój. To chyba limuzyna akurat tego kolegi właśnie. I zanim na przykład pojedziesz, bo to do Węgorzewa jeździliśmy, pojedziesz sobie, wiesz, tam do Węgorzewa
wiesz, do godziny tam 22, czasami do 23, wiesz, później jeszcze wrócić. No raz też się chyba zdarzyło, że o 1 to w nocy w domu byliśmy dopiero, co nie? No, to tam, wiesz, różnie zależy, jak te prace szły i coś, co chcieliśmy dokończyć w jeden dzień, to robiliśmy, aż zrobimy. A nie, tam nie patrzyliśmy już wtedy na tym czas. No ale tak oto widzisz, no da się tym autem na pewno jeździć spokojnie, tak? Wiesz. Swoje jedzie, no ale jest super. To od 5000 masz. Miałeś takie ewidentne, wiesz, słyszalne wejście, tak? Jeszcze przebiło się. Jeszcze przebiło się. 1800, nie? No. Jeszcze przebiło. To wiesz, jest tak całkiem. Jest niska i na przykład na krawężniki czy coś, to na pewno przodem nie wjedziesz i musisz uważać, żeby zderzakiem nie zaczepić. No dobra, jeszcze sobie podjadę i tak. I okej. Dobra, no to tak, może ja słowa przekażę dla Isanka, co on tam powie na temat tutaj Hondy, projektu i tym, czym się zajmujemy. No bo jest, tak jak powiedziałem, jednym z młodszych widzów, co mnie cieszy, że właśnie tacy ludzie oglądają taki kanał motoryzacyjny i to, co się dzieje. No to... Sanek, jak twoja reakcja? Nie no, naprawdę było super, nie? Dla mnie, dla takiego początkującego, co się bawi właśnie taką motoryzacją, to było naprawdę ostro. Ostro było, no. Ej, mi się podoba Omega na przykład. I dzięki za przyjażdżkę, naprawdę. I za takie nowe doświadczenie, nie? No, to jest bardzo fajne i to się ceni, że wiesz, że człowiek nabiera nowego doświadczenia i że chce się rozwijać. Zostawcie mu lajka, jeśli jest dzwoneczek. O, a właśnie, nigdy o tym dzwoneczku nie mówię, wiesz? Ale nigdy, ani razu na żadnej filmie o tym dzwoneczku nie powiedziałem. A może fakt, bo wiesz, to jest... Też daje. Daje to.